Była wspólna modlitwa na mszy odpustowej, dziś wspólna zabawa. Czym gości parafia? No, jak zawsze w pierwszą niedzielę bezpośrednio po odpuście mamy festyn parafialny, na który zresztą przychodzą nie tylko parafianie, ale także i cała społeczność Pieszyc, a nawet osoby z Dzierżoniowa i z Bielawy na wspólną właśnie zabawę. Jakie atrakcje dziś? Właściwie dosyć podobne jak co roku, bo mamy już trochę też taką samą grupę sponsorów. A więc mamy na przykład dla dzieci przejażdżki konne, z tyłu za nami mamy właśnie zamek dmuchany dla dzieci, zabawa dla dorosłych wraz z zespołem Atut, także dwa zespoły ludowe z Ostroszowic, z Mokrzeszowa, za chwilę właśnie będzie występ zespołu z Mokrzeszowa, no i oczywiście liczne nagrody, a także jak zawsze bardzo liczne, bardzo dobre i bardzo tanie jedzenie. Parafianie mocno się utożsamiają z tą imprezą? No, wystarczy troszeczkę tutaj porobić zdjęć i widać, że nie tylko, jak powiedziałem, parafianie, ale cała społeczność Pieszy zawsze pamięta, że właśnie pod koniec lipca mamy uroczystość odpustową i uroczystość właśnie tą festynową. Ta impreza ma jakiś szlachetny cel? Tak, zawsze staramy się pieniądze z tej właśnie imprezy wykorzystać na remont naszego zabytkowego kościoła. Co do tej pory udało się zrobić? No na przykład w kolejnych poprzednich latach robiliśmy odwodnienie kościoła, także zmienialiśmy dach, malowaliśmy kościół, a teraz myślimy chyba już w następnym roku o zrobieniu nowej posadzki w kościele. Ta impreza się cieszy coraz większą popularnością? Myślę, że jest już takie wypróbowane grono osób, które pamięta właśnie o tej imprezie i cieszy się dużą popularnością, tym bardziej, że to jest środek wakacji. Generalnie większość instytucji, nawet tych kulturalnych, jakoś tam nie prowadzi jakiejś większej działalności, więc jest to taka, można powiedzieć, impreza, która nie ma specjalnej konkurencji, a więc chętnie ludzie po prostu na nią przychodzą.